Kochani, mam zaszczyt zaprosić Was do udziału w drugiej edycji wyzwania Fit Belfer. Pierwszą edycję zakończyliśmy z ostatnim dniem 2019 roku. Jeszcze przed nami kilka dni, natomiast zapraszam Was już teraz, ponieważ trzeba się do tego przygotować. Startujemy od razu z dniem 1 stycznia 2020 roku. Mam nadzieję, że w Waszych celach, które sobie postanowiliście na ten najbliższy rok, znajduje się taki wpis pod tytułem Czas dla siebie albo zadbać o siebie, bo nauczyciele to taka grupa zawodowa, która bardzo często o tym zapomina. O tym, że zarządzanie energią jest ważniejsze niż zarządzanie sobą w czasie, ponieważ jeżeli zadbamy o siebie, to wtedy jesteśmy bardziej skuteczni, lepsi, bardziej inspirujący i motywujący dla swojego otoczenia, tego prywatnego i zawodowego. Na czym polega wyzwanie? Powiem, jakie będą zasady w tym roku, ponieważ one są trochę inne od tych zasad, które obowiązywały w roku ubiegłym. Mianowicie, ćwiczymy cały rok. Nie ma podziału wyzwania na etapy. Taki podział kwartalny był w ubiegłym roku, ale rezygnujemy z tego. Od początku do końca wyzwanie polega na tym, że trenujemy w dowolne 4 dni w tygodniu. Tydzień liczymy od poniedziałku do niedzieli. Każdy wybiera swoje dowolne 4 dni i swoją dowolną aktywność fizyczną. Na przykład w poprzedniej edycji były osoby, które uprawiały jeździectwo konne, które pływały, które boksowały, które chodziły pieszo i które biegały maratony. Bardzo, bardzo szeroki wachlarz. Zresztą będziecie mogli zobaczyć w postach, do których za moment Was zaproszę. I dowolna aktywność fizyczna nadal obowiązuje, ponieważ zależy nam na tym, żebyśmy wszyscy nauczyli się, wypracowali w sobie taki nawyk tego, aby systematycznie trenować i systematycznie zażywać ruchu. Po to, aby swój mózg podkręcić i później to przekazywać dalej kolejnym pokoleniom. Ponieważ wiadomo, że wychowanie przez modelowanie to jest jedyny skuteczny środek. Zatem trenujemy 4 razy w tygodniu dowolną aktywność fizyczną i teraz uwaga tutaj, jaki czas? Od stycznia do grudnia minimalny czas każdego treningu to 30 minut. W ubiegłym roku było trochę inaczej. Stopniowo zwiększałyśmy to, i doszło do tego, że w ostatnim etapie każdy trening musiał wynosić 60 minut. Stwierdzam, że jest to trochę dużo. Dla niektórych myślę, że za dużo. No i szkoda nam było tego, że sporo osób odpadło właśnie w tym ostatnim etapie. Ale mamy świadomość tego, że i tak większość ćwiczyła z nami do końca i to jest najbardziej radosne i największa radość tego wyzwania, że ono naprawdę było skuteczne i że faktycznie zmieniło, no można powiedzieć, życie wielu osobom, które wzięły udział w tym wyzwaniu, ponieważ to jest walka z samym sobą, ze swoim czasem lenistwem, czasami z umiejętnością zorganizowania sobie tego czasu dla siebie i dlatego, żeby po prostu rozłożyć matę i ćwiczyć czasami ostatkiem sił, trzeba się z tym liczyć. Ale wierzę w to, że w tym roku damy radę. Ważne jest także to, aby co tydzień chwalić się swoimi postępami. To znaczy zapraszam Was do tego, abyście dołączyli do grupy Fit Edukacja Narzędzia Nauczyciela, ponieważ na tej grupie właśnie rozgrywa się wyzwanie Fit Belfer. Na tej grupie umieszczaliśmy za każdym razem raporty z wyzwania z 2019 roku i teraz będzie tak samo. To znaczy w niedzielę rano ja umieszczam post, pod którym każda osoba, która bierze udział w wyzwaniu i która w minionym tygodniu wypracowała wszystko tak, jak się należy, czyli 4 razy trenowała po 30 minut każdy trening, wtedy raportuje to pod tym postem. Można oczywiście zanotować nawet większe ilości czasu, super, nawet lepiej może, ale chodzi o to, żeby te 30 minut to było minimum, żeby nigdy nie mniej.
super, jeżeli będziemy w tygodniu się motywować i sobie na przykład wrzucać i polecać treningi, na przykład z YouTube'a, te, które nam odpowiadają, które dla nas są super, są wyzwaniem, ale jednocześnie też mają w sobie coś takiego, że bardzo chętnie je robimy. Są takie treningi, są takie zestawy już nawet w postach z ubiegłego roku. Ci, którzy nie brali udziału w wyzwaniu, zachęcam Was do tego, aby sobie przejrzeli te posty. Ważna rzecz, jeżeli umieszczamy jakieś posty, które adresujemy do nauczycieli biorących udział w wyzwaniu, oznaczamy je hashtagiem FitBelfer, ponieważ na tej grupie znajdują się także inne materiały. W tym roku będzie się pojawiało ich znacznie więcej w związku z promocją książki, która w styczniu będzie miała swoją premierę, książki Podkręć mózg, którą mam nadzieję, że będziecie wykorzystywali do tego, aby wprowadzać właśnie edukację dla zdrowia do szkół. W związku z czym tutaj będziemy także opowiadać sobie o tym, czy to działa w naszych szkołach, czy na warsztatach, które prowadzimy dla dzieci i młodzieży, a może będziemy wymyślali na podstawie ćwiczeń w książce coś nowego i będziemy się po prostu tym dzielić, po to, aby ta edukacja dla zdrowia naprawdę do szkół weszła. To jest jeden z elementów mojej takiej życiowej, zawodowej misji i wierzę w to, że to się spełni. Dzięki nam wszystkim, bo jeden człowiek nie może nic. Dlatego zachęcam Was także do tego. A mówię to po to, abyśmy właśnie posty z FitBelfra po prostu zawsze tagowali. Dzięki temu będzie nam łatwiej się odnaleźć. I zapamiętujemy najważniejszą rzecz, że w niedzielę po prostu się meldujemy za każdym razem. I teraz też tak będzie, z tym, że 1 stycznia jest start i w momencie, kiedy będzie post taki startowy, to już wtedy się meldujemy, że jesteśmy. Kolejna ważna sprawa, już ostatnia, taka, że nie będzie nikogo tutaj, kto będzie nadzorował to, czy faktycznie każda osoba, która się wpisuje i która napisze do końca wyzwania i będzie raportowała w grudniu, że nadal jest, nadal ćwiczy, że pod każdym postem wpisywała swój komentarz i raportowała wyniki ze swojego ostatniego tygodnia. Nie mamy po prostu, że tak powiem, mocy przerobowej do tego. W związku z tym ja to po prostu kładę na poczet naszej uczciwości i tego, że każdy to robi dla siebie. I myślę, że to jest tutaj największą wygraną. Jakiś super nagród nie przewidujemy. Najważniejsze jest to, że pracujemy dla siebie, na swój nawyk, na swoje zdrowie, na swoje lepsze relacje ze sobą i z otoczeniem. I na to, żeby po prostu naprawdę to życie przeżyć po prostu sprawniej. Na koniec na pewno też będziemy organizowali spotkanie dla osób, które w tym wyzwaniu brały udział, które wytrwały, tak jak to będzie miało miejsce na koniec wyzwania z pierwszej edycji. Mam nadzieję, że teraz po prostu tłumy ruszą i jeszcze więcej osób się zapisze na wyzwanie w drugiej edycji. W pierwszej edycji wystartowaliśmy z liczbą ponad 100 nauczycieli z całej Polski. Dużo i niedużo. Mam nadzieję, że w tym roku ta liczba będzie znacznie większa. Proszę Was o to, abyście użyli też nakładki takiej, którą specjalnie dla Was przygotowałam, po to, aby być może będziecie chcieli na swoim zdjęciu profilowym pochwalić się tym, że bierzecie udział w tym wyzwaniu. Ja tutaj w poście opiszę, jak ją można odnaleźć. Taką samą nakładkę też mieliśmy w zeszłym roku. Natomiast teraz będzie ona trochę inaczej wyglądała, no bo kolejna edycja. Mam nadzieję też, że osoby z poprzedniej edycji tutaj będą wiodły prym i będą motywować wszystkich i wspierać. I super jest, jeżeli na przykład tak się podzieje, że ktoś ma jakiś gorszy dzień i po prostu tutaj wrzuci taki post na grupę, a pozostali udzielą wsparcia, pomocy, chociażby na przykład w tym, żeby zaproponować jakiś trening, który jest właśnie na taki moment, kiedy człowiek ledwo żyje, ale chciałby jednak dotrwać w tym wyzwaniu do końca, bo takie treningi też są. Zatem, moi drodzy, zbieramy siły, wpisujemy swoje cele i marzenia na ten rok i życzę nam wszystkim, abyśmy dotrwali do samego końca, byli z siebie dumni i świecili przykładem dla naszych dzieci i naszych uczniów. Do zobaczenia!